Prawie ten sam zespół jak zwykle w muzyku przy Kościelniaku. Ale wyzwanie chyba największe, bo znamy grę o tron. Znamy grę o tron i znamy też mit Wiedźmina, także tutaj mierzenie się z takim tytułem to jest naprawdę duże wyzwanie. Zwłaszcza, że to jest mit żywy cały czas. Wiadomo, bez względu na to, co zrobicie, i tak się narazicie części fanów, prawda? Myślę, że no tak, to będzie pewnie duży problem, żeby spełnić oczekiwania widzów, którzy tak naprawdę są też podzieleni, jeżeli chodzi o wyobrażenia dotyczące Wiedźmina. Niektórzy są fanami gry, niektórzy są fanami opowieści, niektórzy są fanami gry o tron i jeszcze w tym momencie w odniesieniu do Wiedźmina tak na pewno jakby każdy ma jakieś swoje wyobrażenie, jeżeli chodzi o stronę wizualną i oczekiwanie, jeżeli chodzi o samą historię. Będę pewnie troszkę niegrzeczny, ale mam nadzieję, że nie inspirowaliście się polskim serialem. Nie. Potwory, wiadomo, tak? W fantazy, jeśli potwory są słabe i efekty specjalne, no to... A nie ma to aż tak dużo kasy, żeby zrobić produkcję typu Gra o Tron. Nie, no na pewno to jest, raz, że to jest musical, dwa, to jest teatr. Musimy się odnieść do tej rzeczywistości, która tutaj nas została. I środkami teatralnymi i oczywiście z pomocą nowej technologii próbujemy jakby okiełznać akurat tą materię, która tutaj jest przedstawiana. I mam nadzieję, że dosyć ciekawie to wyjdzie jako propozycja teatralna musicalowa. Co zupełnie nowego w stajni Kościelniaka, jeśli chodzi o tę operę? No, co nowego? Dużo nowego, bo to jest jakby rzecz, która od podstaw miała jakby koncepcji coś takiego, żeby jednak skupić się na czymś, co jest taką wartością, która jest popularna. I ta popularność tego mitu, na pewno próbowaliśmy różnych sposobów, jeżeli chodzi o tą rzecz. Ciężko mi tak w tym momencie powiedzieć, co jest nowego. Można powiedzieć, że każda rzecz jest w jakiś sposób nowa. I trochę odniesienie muzyczne, i tak samo i wizualne. Technologia. Team też się troszeczkę zmienił, jest nowa pani choreograf, więc na pewno też wniosła coś nowego. W tych fragmentach zaprezentowanych bliżej było do mitu niż do fantazy. Na czym wam bardziej zależało? Czy na epickości, czy na pewnego rodzaju, ja nie powiem, że bałaganie, bo jeśli oglądamy fantazję, to właśnie w fantazji może zdarzyć się wszystko, ale jakaś wewnętrzna logika i tak musi być, prawda? Znaczy na pewno, czy miał być to wymiar jakiś epicki też? Na pewno tak, jeżeli chodzi o epickość tej postaci, to na pewno była jakby pierwszoplanowa, ale tak samo jakby atrakcyjność działań pod kątem musicalowym tutaj jakby było też kluczem do pokazania tej historii.